Dzisiaj przed Państwem mnóstwo muzycznych emocji, naprawdę będzie się działo. Konkurs kapel, potem koncert gwiazd muzyczne. Warsztaty w międzyczasie muzyczne. Warsztaty muzyczne, no i mamy nadzieję, że Państwo tłumnie będą przychodzili tutaj z różnych okolic tego pięknego miasta, aby podziwiać młode zespoły na scenie. W dzisiejszym festiwalu biorą udział zespoły Dead Easy z Malborka, Heldorado z Bydgoszczy, Rusted Brain z Warszawy, Skowyt również ze stolicy, Szwindel z Iławy oraz The Tubes z Białorusi. I te wszystkie zespoły, tak? Można bić brawo, proszę Państwa. I te sześć kapel dzisiaj będzie walczyło na scenie w sposób jak najbardziej legalny i zgodny z prawem o nagrodę w wysokości 3000 zł. To będzie taki duży czek, który Stowarzyszenie Makulatura i Muzeum Zamkowe w Malborku wręczy zwycięzcy, a druga nagroda to sprzęt o wartości 1000 zł. Kto jako pierwszy wystąpi? Prosimy, aby ktoś tam notował. A, proszę bardzo, fajnie, mamy osobę notującą. Kto pierwszy? Dead Easy. Dead Easy. Dead Easy, zapraszamy, zapraszamy, kochani. Otworzą dzisiejsze zmagania na tej scenie. Druga edycja M-Music Festival. Udało Wam się na nim zagrać. Powiedzcie, jak oceniacie tegoroczną edycję, poziom na niej? Poziom spoko, w porządku, no ale jakoś swojego występu nie oceniamy zbyt dobrze. No ogólnie było spoko, ale no nie pokazaliśmy się jak najlepiej, z najlepszej strony. Czyli jakbyście mieli ocenić swoje szanse? Minus 10. Nie ma szans. Nie. I kiedy plany na jakąś szerszą składankę? Pierwsze demo to na pewno 31 marca w studiu, w Direct Studio w Tczewie. A teraz no przerwa wakacyjna, koncerty w sierpniu i myślimy właśnie przygotowania na taki większy materiał, jakieś 10 kawałków sobie tak nagrać w studiu. Ćwiczyć przy takim chodzącym metronomie, jakim jest Nesia. Ćwiczyć przy takich gitarzystach to jest czysta przyjemność. Więc mówię, chciałbym współpracować jak najdłużej, jest to możliwe. Gracie trochę brudną muzykę i musicie trochę być wyrozumiali. No nie wiem, życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać po jakichś innych koncertach. Może niekoniecznie krócej, ale mam nadzieję, że... To następny, proszę, proszę losować. Dead Easy. To już było. Sorry, nie ta karka. The Tubes. The Tubes. The Tubes z Białorusi. Brawo, wielkie brawo, Białoruś. Bardzo drogi друзья, wy igrajecie jak second band. When Dead Easy igrajet pierwsze, wam нужно пойти tam i подготовитесь гимнастику, окей, все понятно. How do you feel about the level of the competition? Repeat the question, please. Уровень соревнований. Спасибо. Level of the competition, how do you feel? Okay.
this guy talking about the level. That was rather easy for us. To tell you the truth, that was rather easy for us. He should say that we can't compare the competitions. We're just taking part, and we've just playing music. We don't think about first prize. Yeah. We're just making our deal. I don't hear anything. Haven't been in Malbork? No. First time. And how do you feel? Beautiful. About we made a lot of pictures. Great castle. Great castle. High five to all Polish. Прошу, пан мовить трохи повольне. Kapela? The Tubes, tak? To już wiemy. Szwindel. Szwindel jako trzeci głowa, reprezentacja Warmii i Mazur. Również można powoli przechodzić do drobnego przygotowania kondycyjnego. Proponuję sparring z polską reprezentacją piłki nożnej. To podnosi morale, bo wygrywa się wysoko. Bardzo fajnie, bardzo fajna pogoda jest dzisiaj, super, super nagłośnienie, naprawdę fajnie to w ogóle wszystko wyszło. Nie? Muszę wam powiedzieć, że jak was zobaczyłem, byłem w szoku, dostałem małego oczopląsu, naliczyłem chyba 8 osób, bardzo fajnie. Taka lekka koncepcja od razu, nie wiem, może nie powinienem porównywać, ale trochę kultowo mi to bardzo fajnie brzmiało. Powiedzcie, jak w ogóle do tego doszło, skąd wzięło się w ogóle taka wizja, żeby właśnie to tak fajnie połączyć? Jest tak, że nas jest w zespole 9, bo jest jeszcze kolega na saksofonie, który nie mógł dzisiaj z nami być. Pozdrawiamy go, jeżeli będzie potem to oglądał. Taka koncepcja wyszła, że żeśmy naprawdę w czterech zaczęli robić zespół punkowy. Potem się okazało, że zespołów punkowych jest naprawdę mnóstwo i doszliśmy do wniosku, że trzeba to ubarwić. Stąd się wzięły instrumenty dęte, stąd się wzięła akordeon, stąd się wzięła dziewczyna, która z nami śpiewa. I naprawdę bardzo fajnie moim zdaniem to wychodzi. No, zespoły naprawdę miały wysoki poziom. Wydaje mi się, my jako młoda kapela i tak wydaje mi się, że sporo pokazaliśmy. Może to trochę tego, no, ale tak już jest. Nagraliście może już jakieś demo, coś już sobie jakieś ścieżki utrwaliliście? Jesteśmy w trakcie, że tak powiem, załatwiania tego wszystkiego. Na początku lipca, pierwszy weekend jedziemy do studia do Giżycka, do Band.pl. Będziemy nagrywać tam bębny, resztę nasz kolega Lewan w swoim studiu. Wydaje mi się, że gdzieś na jesieni będziemy mieli co pokazać, co nie omieszkamy się, że tak powiem, wszystkim ogłosić i na pewno TV Malbork też się o tym dowie. Kolejny los. Rusted Brain. Rusted Brain! Rusted Brain z Warszawy. Okay, Rusted Brain, you are playing as number 152. Gracie pierwszy raz w Malborku? Jak oceniacie już drugą edycję N-Music Festival? Powiedzcie coś, bo poziom tego, co było widać, dosyć wysoki. Trudno mi powiedzieć, gdyż nie widzieliśmy pierwszej edycji. Ale w sensie... Tak, nie. Jeśli chodzi o tę edycję, to
Poziom zdecydowanie wysoki, chyba z festiwali, na których graliśmy do tej pory, takich konkursów, to był chyba jednak najwyższy. Koncertujecie głównie w stolicy, czy jeszcze macie dużo właśnie takich wyjazdów, jak, no nie wiem, do nas dzisiaj? Aktualnie staramy się bardziej jeździć po Polsce, w Warszawie, już tak powiem, swoje... Odklepaliśmy. Tak, i tam grywamy rzadziej. No i staramy się jeździć po właśnie Polsce. Graliśmy w Krakowie, teraz w Malborku, na Metal Feście w Jaworznie. Skowyt! To jest piąta kapela. Kapela z Warszawy. Słyszymy, Skowyt dobył się gdzieś tam mniej więcej w tej chwili z okolic Nowego Dworu. Ale jadą. Są tam w pobliżu. Widać, samochód trochę się przekrzywił. Zespół stara się trzymać w pionie. Niemniej rokowania są dobre. Skowyt. Jak długo już jesteście razem, jak sobie długo gracie? 4 lata, tak? 4 lata. 4 lata. Gracie, jesteście z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy. I jeszcze nie ma naszego kolegi. Tak? Ciemnoskórego. No to miejmy nadzieję, może jeszcze dojdzie. Gdzie w ogóle można was usłyszeć? Czy macie już jakieś zaplanowane? Coś tam grania? Się będzie działo. Wiesz, jest taki mini Woodstock w Zalesiu, 6-7 lipiec. Tam zostaliśmy również zaproszeni. To jest trzeci raz, tak? Koncert w Chodzieży. Do Węgorzewa też zostaliśmy zaproszeni. Super. Na festiwal. Także coś tam się cały czas dzieje. To jest jeszcze przed ogłoszeniem wyników, więc życzę wam jak najwyższych pozycji w tym wszystkim. I życzę wam powiedzenia jak najbardziej rock and roll. Dzięki bardzo. Proszę szykować siły na aplauz, bo zaraz dowiedzą się państwo, kto zwyciężył w drugiej edycji N Music Festivalu. Kto z państwa? Komu przechodzę mikrofon? Kasia Baca, Stowarzyszenie Zapraszamy. Bardzo prosimy. Może jakieś tam werble na tych dżębach. Tak, prosimy o werble, prosimy o werble. Dobrze. Zacznijmy od uczniów.
dziękuję bardzo. Wyróżnienie festiwalu M Music Festival otrzymał zespół Heldorado. Heldorado, wyróżnienie, zapraszamy do nas. Zapraszamy do nas, Bydgoszcz. Bydgoszcz ma się świetnie w Malborku. Zapraszamy serdecznie do nas zespół Heldorado. Wyróżnienie drugiej edycji M Music Festivalu. Czy jest zespół Heldorado? Prosimy do nas. Idą powolutku, nie spieszą się. Wychodzą niczym polska reprezentacja na mecz z Czechami. Ale tutaj zwycięstwo. Tam była przegrana, mamy zwycięstwo. A właściwie wyróżnienie, bo zwycięstwo jeszcze przed nami. Zapraszamy. Zespół Heldorado będzie uścisk ręki prezesa i nie tylko prezesa. Witamy was serdecznie. Gorzko, 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 gorzko. Tak, oto proszę państwa, jurorzy gratulują zespołowi Heldorado, ja też może dłoń uścisnę. Heldorado! Heldorado, raz jeszcze wielki aplauz, proszę państwa. Druga edycja M-Music Festivalu. Prosimy o werble. Grand Prix Festiwalu otrzymuje zespół The Tubes! The Tubes, Białoruś, ten słynny wiatr ze wschodu. Zapraszamy zespół The Tubes. Zespół biegnie. To jest niewielu słów po polsku, które rozumieją. The Tubes. I oni wtedy biegną w kierunku sceny. The Tubes. The Tubes. Zapraszamy. So. Welcome guys. Drugie słowo, które wielka, rozumieją po polsku, to Grand Prix. The Tubes. Congratulations. Wszystkiego dobrego. Chwila dla fotoreporterów. Chwila dla fotoreporterów, The Tubes. I Heldorado, laureaci. Zapraszamy, Heldorado, The Tubes, zapraszamy. Kochani, co jest? Wielkie brawa, prosimy, werble, wszystko. Instrumenty, aplauz. Kocham Polskę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thanks. Brawa, brawa, proszę bardzo. Rock and roll. Rock and roll and rock and roll. We'll be right back.
mi, jak dużo osób dzisiaj się przewinęło tutaj przez warsztaty? Mniej więcej. Zostałem sam zaskoczony, słuchaj, szybkością tutaj reakcji organizatorów, gdyż przyjechaliśmy z Marysią, praktycznie zaparkowaliśmy auto i od razu żeśmy wystawili bębny, zaczęliśmy te warsztaty robić. Mieliśmy je robić o godzinie 20, aczkolwiek pogoda była fajna i tak dalej, więc zaczęliśmy od razu i z racji tego, że zaczęliśmy od razu, mogliśmy je trochę dłużej zrobić i mieliśmy dwie grupy, na dwa razy robiliśmy te warsztaty i w pierwszy raz, jak tutaj zaczynaliśmy, było 8-9 osób. Zrobiliśmy rytm fanga, afrykański rytm, w ogóle to gramy i prowadzę warsztaty z rytmów właśnie afrykańskich, zachodnich rytmów afrykańskich. Teraz jest druga grupa, kolejne 9 osób, a było dużo, dużo więcej chętnych, aczkolwiek no nie mieliśmy możliwości w ilości bębnów, nie? Żeby zapewnić jakby ten potencjał dla ludzi. Aczkolwiek myślę, że jakby była opcja w przyszłości prowadzenia warsztatów, bardzo chętnie się tego podejmę i przyjeżdżam z bębnami i działamy. To jest twoje hobby, tak? Czy zajmujesz się tym na co dzień profesjonalnie? No, poniekąd hobby, poniekąd zawodowo, dlatego że jako hobby zaczynało się, a teraz przeistoczyło się w formację. Formację bębniarską tutaj na Pomorzu. Mamy zespół, nazywa się Koko Dżembe. Gramy właśnie rytmy afrykańskie. Normalnie mamy występy, godzinne sety i tak dalej, z pełną aranżacją. Dodatkowo tutaj są tylko same bębny solowe, takie bębny do akompaniamentu i do solówek. Aczkolwiek w zespołach jeszcze trzeba dodatkowo dołożyć bębny basowe. Także mamy trzy bębny basowe, trzy dżembe, takie jak to tutaj. I razem tworzymy taki sześcioosobowy zespół, no i występujemy. Mi się tutaj udało trochę pograć na bębnie. W sumie przez te paręnaście minut, co grałem, no mi się to wydało póki co trudne, ale myślę, że im więcej się gra, tym wprawy więcej. A powiedz mi, jak długo ogólnie grasz? Przepraszam? Jak długo grasz? Wiesz co, zaczynałem jako właśnie taka osoba, która sobie dostała bębenek, coś tam popukała do muzyki, nabiła sobie 20 parę odcisków na prawej dłoni, nie? I poszedł. Podenerwowała sąsiadów. Policję nawzywali na mnie. Po czym poszedłem na warsztaty. Poszedłem na warsztaty, gdzie właśnie kumpel Stachu z Gdańska, który jest właśnie jakby założycielem tej formacji i prowadzi tam warsztaty w Gdańsku, na ASP, na Wydziale Rzeźby, na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Co tydzień w czwartek o 19:00, także zapraszam wszystkich chętnych. I zaczęliśmy chodzić na te warsztaty i po jakichś dwóch latach grania na warsztatach stwierdziliśmy, że zrobimy tą formację i bębniarską. Także reasumując, jest to okres około 3 lat, 3,5 roku gdzieś tak. Dwa lata takiego grania jak teraz, 3,5 roku całkowitego kontaktu z bębnami. N Music Festival właśnie się kończy, z nami pani Katarzyna Zając-Baca, Stowarzyszenie Makulatura. Witam serdecznie. Zadowolona pani z drugiego N Music Festivalu? Ja jestem zawsze zadowolona z koncertów, które robimy dziś też. A jak pani ocenia przebieg konkursowy, bo zaczęliśmy od przesłuchań konkursowych? No jak widać, było sprawnie, tak? Zespoły wiedziały, co mają robić, bardzo szybko ustawiały się na scenie, bardzo prężnie grały, jestem zadowolona. Decyzja była trudna do podjęcia? No była, poziom był wysoki tego festiwalu i nie było łatwo. Natomiast uważam, że The Tubes, który wygrał ten festiwal, trzech muzyków, które zresztą słyszymy w tej chwili, robią tyle muzyki, że pobili wszystkich na łeb. Warsztaty dżembe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Warsztaty gitarowe, które odbyły się za sceną, też. Warsztaty wokalne tak samo, więc ja się cieszę, że daliśmy tym ludziom szansę rozwijać się. Nasz kolega redakcyjny właśnie miał szansę spróbować na bębna grania. No to super, bardzo się cieszę, po to te warsztaty były. Za rok trzecia edycja N Music? Mam taką nadzieję, że znajdą się sponsorzy i za rok trzecia edycja. Ta sama formuła, czy jakieś innowacje? Ta sama. Ta sama, wiesz, tą formułę wymyśliliśmy dla tych zespołów, tak? Chcemy promować polską muzykę, zespół z Białorusi, ale promujemy generalnie muzykę, dobrą muzykę. Chcemy, żeby ci ludzie mogli się rozwijać, dlatego są warsztaty muzyczne na tym festiwalu, tak? Które cieszyły się, jak widziałeś, dużym zainteresowaniem. I myślę, że ta formuła się po prostu sprawdziła. Dzięki mojej kamerze będziecie mogli się nie bałem zobaczyć telewizji, ewentualnie wasze rodzice, wasze mamy, wasi tatowie zobaczą, na co wydajecie, pieniążki. Moi drodzy, jedną grama, polski góra, polski góra. Pomijamy. Uwaga, jakie miasto się robi? Narbo! Jakie miasto? Narbo! Jakie? Narbo!
Okej, dzięki, to była próba, to była próba. Proszę bardzo. Jeszcze raz do kamery, telewizja Malbo. Wszystkie ręce w górę. Jakie miasto się bawi? Wyjście do wszystkiego, więc zapraszamy serdecznie. Yeah.
Thank you.